Na samym początku tygodnia, o którym kapitan Jima Schott zwykł był opowiadać, Mówię wam ludzie, to cud prawdziwy, że statek przeżył to wszystko. Jim został ugodzony spadającą reją. Spędził wiele dni leżąc na wznak, ogłuszony, poturbowany, pełen zwątpienia i odręki, jakby na dnie niespokojnej otchłani. Wszystko mu było jedno, jak się to skończy, a w chwilach przytomności przeceniał swą obojętność. Niebezpieczeństwo, kiedy się go nie widzi, ma mglistą nieokreśloność ludzkiej myśli. Trwoga staje się mętna, niepodsycona niczym wyobraźnia, wróg ludzi, źródło wszelkiej grozy, układa się do spoczynku w duszy stępiałej od nadmiaru wzruszeń. Jim widział tylko rozgardiarz w swej roztrzęsionej kabinie. Leżał tam przykuty do miejsca wśród ciasnoty i spustoszenia i czuł się w głębi ducha szczęśliwy, że nie potrzebuje wyjść na pokład. Ale od czasu do czasu nieposkromiony napad trwogi chwytał go za gardło tak, że brakowało mu tchu i wił się pod kocami. Bezsensowna brutalność istnienia, poddająca ludzi takim katuszom, napełniała go rozpaczliwą żądzą, aby się za wszelką cenę ocalić. Potem wróciła piękna pogoda i więcej już o tym nie myślał. Jednakże kulał wciąż jeszcze, gdy okręt przybył do jednego ze wschodnich portów, musiał iść do szpitala. Wracał do zdrowia bardzo powoli, przyto pozostawiono go w porcie. Poza Jimem było tylko dwóch pacjentów w oddziale dla białych. Płatnik z kanonierki, który złamał nogą, spadłszy do luku i jakiś niby dostawca kolejowy z sąsiedniej prowincji, dotknięty tajemniczą chorobą podzwrotnikową. Uważał doktora za osła i oddawał się potajemnie leczeniu różnymi specyfikami, które jego służący Tamil przemycał z niezmordowanym poświęceniem. Pacjenci opowiadali sobie nawzajem historię swego życia, grali trochę w karty lub też ubrani tylko w piżamy, wylegiwali się całymi dniami na leżakach, ziewając i nie mówiąc do siebie ani słowa. Szpital stał na wzgórzu, lekki powiew wchodzący przez okno otwarte zawsze na oścież, niósł do pustych pokoi łagodność nieba, omdlałość ziemi, czarowny oddech wschodnich wód. Były w nim jakieś aromaty, zapowiedź bezgranicznego spoczynku, dar snutych bez końca marzeń. James poglądał codziennie ponad gąszcz ogrodów, ponad dachy miasta i kampy palm rosnących na brzegu, na tę przystań, która jest szlakiem na wschód. Na przystań oświetloną radosnym słońcem, z wieńcem wysepek, z okrętami jak zabawki, wspaniałą i ruchliwą, niby świąteczne widowisko pod wiecznie pogodnym niebem pośród uśmiechniętego spokoju wschodnich mórz ogarniających przestrzeń aż do horyzontu. Z chwilą, gdy Jim mógł już chodzić bez laski, zeszedł do miasta i zaczął szukać jakiejś okazji, aby wrócić do kraju. Nic mu się wówczas nie nastręczało. Czekał więc, obcując naturalnie w porcie z ludźmi swego zawodu. Dzielili się oni na dwa rodzaje. Jedni bardzo nieliczni, rzadko tam widywani, wiedli tajemniczy żywot, odznaczali się nieposkromioną energią, temperamentem korsarzy i mieli marzycielskie oczy. Żyli jak gdyby w obłąkanym labiryncie planów, nadziei i niebezpieczeństw, przedsięwzięć, w awangardzie cywilizacji wśród mało znanych zakątków morza. Śmierć była w ich fantastycznych egzystencjach jedynym wydarzeniem, które się wydawało dorzeczne i pewne. Przeważnie byli to ludzie rzuceni tam przez przypadek, jak Jim, którzy pozostali na miejscu w charakterze oficerów na statkach krajowych. Mieli wstręt do służby na okrętach europejskich, w trudniejszych warunkach służby nacechowanej surowszym pojęciem obowiązku, grożącej ryzykiem burzliwych przepraw przez oceany. Zestruili się z wiecznym spokojem wschodniego nieba i mórz. Lubowali się w krótkich podróżach, wygodnych leżakach na pokładzie, licznych załogach złożonych z krajowców i wyróżnieniu, które należy się białym. Myśl o ciężkiej pracy przejmowała ich dreszczem. Wiedli wygodne życie z dnia na dzień, gotowi zawsze rzucić jeden statek i przenieść się na drugi, służąc Chińczykom, Arabom, Metysom. Byliby chętnie służyli diabłu, gdyby dał im dość wygodne warunki. Rozmawiali bez ustanku o przeróżnych, szczęśliwych zdarzeniach. Jak to takie, a taki został kapitanem statku na chińskim wybrzeżu. Świetna służba. Temu znów trafiło się dogodne miejsce gdzieś w Japonii, a tamtemu powodzi się świetnie w siamskiej marynarce. We wszystkim zaś, co mówili, w ich czynach, w ich wyglądzie, w ich osobach, można było wykryć jakieś słabe miejsce, znamię upadku upartą chęć, aby przepróżnować życie w spokoju. Ta plotkująca czereda oglądana oczyma marynarza wydała się zrazu bardziej nierealna od zbiorowiska cieni, ale z czasem urzekł dżima widok tych ludzi, którym zdawało się tak dobrze powodzić, choć narażali się w bardzo małym stopniu na niebezpieczeństwo i ciężką pracę. Obok pierwotnej pogardy rozwinęło się zwolna w Dzimie inne uczucie, i nagle, zaniechawszy powrotu do kraju, zaciągnął się jako główny oficer na statek Patna. Patna był to miejscowy parowiec stary jak świat, smukły jak hart i bardziej zżarty przez rdzę od wysłużonej kadzi żelaznej. Właścicielem Patny był Chińczyk, dzierżawcą Arab, a dowodził nią pewien Niemiec, renegat z Nowej Południowej Walii, bardzo pochopny do publicznego wymyślania na swój kraj rodzinny. Miał fioletowy nos i rude wąsy, a wzorował się widać na zwycięskiej polityce Bismarka, gdyż obchodził się brutalnie ze wszystkimi, których się nie bał, przybierając krwiożercze miny. Patna została pomalowana z zewnątrz i wybielona od środka, po czym wtłoczono na jej pokład ośmiuset pielgrzymów, gdy stała pod parą udrewnianego mola. Pielgrzymi sunęli na pokład trzema schodniami, nagle niewiarą i nadzieją raju, wśród nieustannego tupotu i szmeru bosych nóg, bez słowa, bez szeptu, nie oglądając się za siebie. Wydostawszy się z pomiędzy barier, rozlewali się na wszystkie strony po pokładzie ku przodowi i ku rufie, spływali w dół wziejące luki, zapełniali zewnętrzne zakamarki statku, jak woda, która napełnia cysternę, sączy się w szpary, szczeliny i wzbiera cicho aż po brzegi. Ośmiuset mężczyzn i kobiet, żywiących wiarę i nadzieję, przywiązania i wspomnienia, zebrało się tam, przybywszy z północy, południa i krańców wschodu, wędrując ścieżkami przez dżunglę, płynąc z biegiem rzeki, sunąc wzdłuż mielizn na krajowych statkach przeprawiając się w drobnych członkach od wyspy do wyspy przechodząc różne udręki patrząc na dziwne rzeczy pozostając we władzy dziwnych obaw a wszystkich podtrzymywało jedno pragnienie Przybyli z samotnych chat stojących wśród puszczy, z ludnych kampungów, z nadbrzeżnych morskich wiosek. Na zew jednej idei upuścili swe lasy, polanki, opiekę swych władców, swój dobrobyt, swą biedę, krainę swej młodości i groby ojców. Przybyli okryci pyłem. Potem, brudem, łachmanami, mężczyźni w sile wieku na czele rodzin wychudli starcy dążący naprzód bez nadziei powrotu. Młodzi chłopcy o nieulękłych oczach, rozglądający się ciekawie, trwożliwe dziewczątko o długich, poplątanych włosach, nieśmiałe, zakwefione kobiety, które cisnęły do piersi uśpione niemowlęta. Okutane w luźne końce zbrukanych zasłon, nieświadomi pielgrzymi, posłuszni surowym wymaganiom swej wiary. Popatrz pan na to bydło, rzekł niemiec szyper do swego nowego oficera. Arab, przywódca pobożnych podróżników, zjawił się na ostatku. Wkroczył zwolna na pokład piękny i pełen powagi, w białej szacie i wielkim turbanie. Zanim postępował rząd sług obładowanych jego bagażem. Patna odcumowała i cofnęła się od wybrzeża. Skierowawszy się między dwie małe wysepki, przecięła na ukos kotwowisko dla żaglowców, zakreśliła półkole w cieniu wzgórza i przysunęła się tuż koloraw otoczonych pianą. Arab powstał ze swego miejsca na rufie i począł odmawiać głośną modlitwę dla podróżujących po morzu. Wzywał łaski najwyższego dla pielgrzymki, błagając go, aby Pobłogosławił znój ludzki i tajne zamysły serc. Parowiec prób w mroku spokojną wodą cieśniny, a hen w tyle za okrętem, latarnia morska, umieszczona przez niewiernych na zdradliwej mieliźnie, zdawała się mrugać na patna płomiennym okiem, jakby szydząc jej wyprawy natchnionej wiarą. Statek przebył cieśninę, minął zatokę i jechał dalej w swą drogę przez przesmyk. Sunął wprost na morze czerwone pod pogodnym niebem, pod niebem palącym i nieosłoniętym chmurami, obleczonym w słoneczny blask, który zabijał myśli wszelką, uciskał serce, wypalał wszystkie porywy siły i energii. A pod ponurą wspaniałością nieba morze błękitne i głębokie leżało spokojne, bez ruchu, bez szmeru, bez zmarszczki, kleiste, bezwładne. Martwe patna sunęła z lekkim sykiem tą świetlistą gładką równiną i rozwijała po niebie czarną wstęgę dymu zostawiając za sobą na wodzie białą wstęgę piany która znikała natychmiast jak widmo szlaku kreślone na martwym morzu przez widmo parowca Każdego rana słońce, jakby dotrzymując w swych obrotach kroku, sunącej naprzód pielgrzymce, wyłaniało się z bezgłośnym wybuchem światła ściśle w tej samej odległości za rufą statku. Dopędzało go o południu, lejąc skupiony żar promieni na pobożne ludzkie zamysły. Mijało patna. I tocząc się w dół, znikało tajemniczo w morzu wieczór za wieczorem, zawsze w tej samej odległości odsunącego naprzód dziobu. Pięciu białych znajdujących się na statku mieszkało na śródokręciu, z dala od ludzkiego ładunku. Płócienna zasłona okrywała pokład białym dachem od dziobu do rufy i tylko słaby szmer, stłumiony gwar smutnych głosów zdradzał obecność tłumu ludzi na wielkiej jasności oceanu. Tak upływały dni ciche, upalne, ociężały, zapadając jeden za drugim w przeszłość, niby w otchłań otwartą zawsze na szlaku okrętu. A Patna, samotna pod pasmem dymu, dążyła wytrwale w swą drogę,